chcecie poznać niesamowitą historię dotyczącą Ziemi, tej Ziemi, płaskiej Ziemi, to zapraszam na materiał. Założyłem kiedyś grupę na Facebooku, nie wiem czy pamiętacie. Nazywała się tak jak kiedyś kanał, czyli Crazy Polish Man Question Everything. Teraz ta grupa już się inaczej nazywa, a ja z nią nie mam nic wspólnego. Kto inny jest tu administratorem, no i grupa ma nazwę Płaska Ziemia, Fakty, Nie Mity. Od czasu do czasu, z ciekawości, zaglądam sobie na tą grupę, no i moją uwagę przykuł pewien post. Do tego stopnia przykuł moją uwagę, że postanowiłem się nim z wami podzielić. Od razu ostrzegam, będzie grubo. I jeżeli myślicie, że to jest tak abstrakcyjne, to co zaraz wam przeczytam, i jeżeli myślicie, że nie ma szans, żeby ktoś w ogóle w to wierzył, to muszę wam powiedzieć, że jesteście w błędzie. Ponieważ są ludzie, rzesze ludzi już teraz, które rozpowszechniają tego typu informacje, no i uznają to jako po prostu fakt, jako prawdę. Ja nie mam nic przeciwko takim informacjom, które tutaj zaraz dla was przeczytam, takie fajne opowiadanie w sumie. Mamy też mapy różne i tak dalej, no domyślacie się pewnie co to jest. Ja nie mam nic przeciwko temu, bo jak najbardziej no każda informacja jest warta uwagi, tak? Tylko problem polega na tym, że ludzie na tym etapie widzą coś takiego, czytają coś takiego, słyszą coś takiego i po prostu w to wierzą. Absolutnie tego nie weryfikując w żaden sposób, nie badając, nie zagłębiając się w tym. Po prostu większość bierze, chwyta to, co gdzieś tam przeczyta, zobaczy na YouTubie, na Facebooku, no i rozgłasza to dalej, uznając to jako prawdę. Ci ludzie nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów na swoje twierdzenia, no i jest to moim zdaniem niepokojące. A dlaczego niepokojące? Nie dlatego, że ktoś tam jakieś rzeczy pokazuje i tak dalej i sobie tam coś wymyśla. No, każdy ma do tego prawo oczywiście, no przecież nikomu nie zabronimy zajmować się takimi rzeczami. Niepokojące jest to, że ludzie po prostu przestali myśleć. Ludzie nie są zainteresowani w ogóle jakąkolwiek logiczną, trzeźwą weryfikacją czegokolwiek, tylko po prostu przyjmują wszystko na wiarę, przyjmują wszystko tak jak im się to gdzieś tam poda, przedstawi. I teraz tak, z jednej strony ktoś odrzuca model kulistej Ziemi, bo nie jest przekonany, że ten model jest prawdziwy, a z drugiej strony przyjmuje bez absolutnie żadnego cienia wątpliwości model zakładający no, różne cuda. O tych cudach to za chwilę trochę więcej, bo to będzie bardzo ciekawe opowiadanie. Naprawdę, jeżeli myślicie, że to, co wam zaraz przeczytam, to są jakieś jaja, to są żarty i w ogóle nie trzeba tego poważnie traktować, no to ja was naprawdę ostrzegam, bo są ludzie, tak jak powiedziałem, rzesze ludzi, którzy w to wierzą i po prostu nazywają to faktem, a zapytani o dowody, o jakieś poparcie tych twierdzeń, czymkolwiek, no po prostu nie są w stanie tego zrobić i najczęściej gdzieś się tam chowają, uciekają albo po prostu nie są w ogóle zainteresowani czymkolwiek, co by mogło poprzeć te ich twierdzenia, nie? No więc pozwólcie, że przeczytam wam bardzo ciekawą historię dotyczącą Ziemi, płaskiej Ziemi. Z cyklu opowiem wam bajeczkę i uwaga, nie jestem autorką tego tekstu. Kopuła torusa pokrywa naszą mikroskopijną część płaskiej Ziemi. Opublikowano 24 lipca 2021 roku. Anunnaki przybyli tutaj, na tę maleńką część ogromnego płaskiego planu Ziemi, 7529 lat temu, aby zebrać dla siebie duszę. Cały obszar płaskiej Ziemi jest zbudowany z krzemowych form życia o tytanicznych rozmiarach. Anunnaki zamieszkali w siedliskach krzemowych tytanów, mężczyzny i kobiety oraz gigantycznych krzemowych drzew, które osiągały wysokość 120 km. Po wygranej wojnie z tytanami stworzyli szarych jako swoją rasę niewolniczą, która ścinała gigantyczne drzewa i oczyszczała teren z krzemu, aby zbudować z niego swoje kryształowe miasta. W
końcu, po kilku tysiącach lat, a dokładniej po 5508 latach, zadanie zostało wykonane. Tereny o średnicy 400 tysięcy kilometrów zostały oczyszczone ze wszystkich gigantycznych drzew krzemowych, zbudowano ich krzemowe miasta, aktywowano elektromagnetyczny torus firmament, pokrywający i zamykający obszar o średnicy 400 tysięcy kilometrów. Także nic nie może uciec i nikt nie może wejść z zewnątrz, z wyjątkiem samych Anunnaki, przez plazmowe portale Gwiezdnych Wrót. W tym momencie ludzie, rośliny i zwierzęta nie istniały, a żeby zebrać dla siebie duszę, Anunnaki musieli stworzyć ludzką węglową formę życia. Tworzenie ludzi pod kopułą firmamentem tu, na Ziemi, rozpoczęło się po raz pierwszy dokładnie 2021 lat temu. Z czego zbudowana jest kopuła? Kopuła, firmament, jest elektromagnetyczną osłoną torusową. Aktywacja tego rodzaju osłony zajmuje tylko kilka godzin, a Anunnaki dysponowali już odpowiednią technologią, zanim tu przybyli. Elektromagnetyczna osłona plazmowa odbija promieniowanie, a także wszelkie ataki wroga z zewnątrz. Firmament jest zbudowany z elektromagnetycznej osłony plazmowej. Elektromagnetyczna kopuła ekranująca torus, firmament, obejmuje obszar o średnicy 400 tysięcy km na powierzchni Ziemi i kolejne 400 tysięcy km pod Ziemią. Powodem, dla którego Szarym zajęło 5508 lat ukończenie całego projektu zaprojektowanego przez Anunnaki, jest to, że oprócz oczyszczania terenu na Ziemi, wykonali oni również wiele prac wykopaliskowych pod Ziemią, gdzie rezydują główni naukowcy odpowiedzialni za projekt, znani jako Underworld. Kopanie pod Ziemią nie odbywało się w konwencjonalny sposób, jaki znamy, lecz elektrycznie, za pomocą maszyn elektromagnetycznych o dużej mocy, które natychmiast zamieniają porowatą wewnętrzną skorupę ziemską w pył, tak jak to się stało z bliźniaczymi wieżami 9-11 w Nowym Jorku. Podziemie to prawdziwy świat z wysoce zaawansowanym technologicznie systemem sieciowym, który reguluje życie na powierzchni Ziemi. To właśnie dlatego słyszymy takie określenia jak Asgard, Midgard i Underworld lub Hel. Tak jak torus osłaniający firmament rozciąga się nad Ziemią, tak samo rozciąga się pod Ziemią, ponieważ skorupa ziemska jest doskonałym przewodnikiem. Asgard to kryształowe miasto, w którym przebywa najwyższy bóg, Anu, wraz ze swoją świtą i sługami. Midgard to miejsce, w którym się znajdujemy, a Underworld to siedziba głównych naukowców z rodziny Anunnaki, odpowiedzialnych za projekt stworzenia rodzaju ludzkiego. W centrum płaskiej Ziemi, pod kopułą firmamentu, znajduje się duży, szeroki otwór o średnicy około 200 km, w którym umieszczona jest plazmowa maszyna osłonowa Torus. Gigantyczna rzeka Oceanus, która napełnia wodą oceany, również wypływa spod Ziemi. Powodem, dla którego igły kompasów skierowane są tylko na północ, jest to, że tam właśnie znajduje się namagnesowana oś dipolarna dwustronnego leja wirowego Torusa, a w tym punkcie emitowana jest najsilniejsza energia elektromagnetyczna, która tworzy obie strefy plazmowe kopuł elektromagnetycznych Torusa, zamykając i osłaniając zarówno tereny nad Ziemią, jak i pod powierzchnią Ziemi. Odwrócenie magnetyczne to odwrócenie pola magnetycznego Torusa. Gdy pozycje północy magnetycznej i południa magnetycznego są zamienione, nie mylić z północą geograficzną i południem geograficznym. Kiedy północ magnetyczna przesuwa się tam i z powrotem w stosunku do geograficznej północy, to dlatego, że lej spiralny osi Torusa nie jest stabilny, lecz stale przesuwa się tam i z powrotem w stosunku do centrum geograficznej północy. Zjawisko przesunięcia biegunów występuje wtedy, gdy oś spiralnego leja pola elektromagnetycznego Torusa przesuwa się z jednego kierunku na drugi, z kierunku w górę na kierunek w dół. Dzieje się to mniej więcej co 10-12 lat. Biegun północny znajduje się nad powierzchnią płaskiej Ziemi, a południowy pod Ziemią w podziemiach. Kiedy bieguny się przesuwają, północny biegun znajduje się pod Ziemią, a południowy nad Ziemią. Tak więc oba bieguny, geograficzny i magnetyczny, północny i południowy, znajdują się w centrum płaskiej Ziemi, gdzie rzeka Oceanus wypływa z otworu do podziemi. Tak zwany biegun południowy, znajdujący się na Antarktydzie, jest zmyślony, ponieważ nie ma tam ani bieguna południowego, ani żadnego kontynentu antarktycznego. Wokół centrum bieguna północnego znajdują się cztery duże kontynenty, podzielone przez cztery gigantyczne strumienie rzeki Oceanus, gdzie woda płynie na zewnątrz w kierunku oceanów i z powrotem do podziemi w celu recyklingu. Te rzeki dostarczały norweskiemu żeglarzowi Olafowi Jensenowi i jego ojcu wody pitnej podczas ich podróży do wnętrza Ziemi, jak opisano w książce pod tytułem The Smoky God or a Voyage Journey to the Inner Earth, napisanej przez Willsa Georgesa
Emersona w 1908 roku, opisującej przygody Olafa Janssena, norweskiego żeglarza, który przepłynął ze swoim ojcem przez wejście do wnętrza Ziemi na biegunie północnym. Nasze pięć kontynentów jest otoczonych lodową ścianą o wysokości od 80 metrów do 4 km. Po drugiej stronie ściany lodowej otaczającej nasz znany świat znajdują się co najmniej 33 inne kontynenty, a jeśli porównać tę niewielką część o średnicy zaledwie 40 tysięcy kilometrów, którą zajmuje nasz świat, to wyobraź sobie, o ile więcej Ziemi jest na 400 tysiącach kilometrów średnicy, które pokrywa kopuła. Nasz świat, składający się z pięciu kontynentów, został celowo umieszczony bliżej pod Ziemi z wielu powodów, takich jak to, że pracownicy naukowi Anunnaki nie muszą podróżować daleko, aby mieć na nas oko. Mniejsza odległość, w której krąży rzeka Oceanus, sztuczny system nawadniania Ziemi przez największe rzeki, które mają swoje źródła pod Ziemią itd. Kolejne 33 kontynenty po drugiej stronie lodowej ściany. Tak więc cały ląd o średnicy 400 tysięcy kilometrów jest przykryty kopułą, firmamentem. Łącznie z naszymi pięcioma kontynentami, które znajdują się w centrum tego lądu pod kopułą. Nasze pięć kontynentów jest otoczone lodową ścianą o wysokości od 80 metrów do 4 km, która blokuje dostęp do pozostałych 33 kontynentów znajdujących się po drugiej stronie lodowej ściany. Biegun południowy, jaki znamy, nie istnieje. To, co znamy pod nazwą biegun południowy, to w rzeczywistości pierścień ściany lodowej blokujący dostęp do pozostałych 33 kontynentów pod kopułą. Poza kopułą, po drugiej stronie 400 tysięcy kilometrów średnicy, płaska Ziemia rozciąga się bez końca w głąb krzemowej bazy flory i fauny, gdzie żyją tytani o wysokości ponad 20 km. Poza kopułą znajduje się jeszcze 10 milionów wysokointeligentnych cywilizacji, takich jak Anunnaki, które komunikują się ze sobą za pomocą ultraszybkiej, morficznej domeny internetowej. Ciekawa jestem, co myślicie o tym. Co ja na przykład myślę o tym? Nic no. Wiecie, o co chodzi? Chodzi właśnie o to, że teraz jest tak, że te informacje są cenne, bo są alternatywne i choćby nie wiadomo, jak bardzo mocno brzmiały one absurdalnie i abstrakcyjnie, to najważniejsze, że są alternatywne i najważniejsze, że są świeże. Że są świeże, że są nowe, to znaczy, te informacje nie są nowe, bo to jest zlepek różnych tam historii, które gdzieś tam znajdziemy w jakichś różnych dziełach, starych księgach, różnych cywilizacji i tak dalej. To nie chodzi teraz o to, że powinniśmy to odrzucić, co jest tam napisane. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że nikt się nie kwapi, żeby w ogóle zweryfikować te informacje. Bo wiecie, fajnie jest powiedzieć, że Anunnaki gdzieś tam sobie żyją. Fajnie jest powiedzieć, że jest 33 kontynenty poza ścianą lodową. I wiele jeszcze innych tych historii o jakichś tam magnetycznych sprawach, o wiadomo, no to co tam słyszeliście, to fajne jest. Tylko jak ktoś ma to zacząć traktować poważnie, ja z tym nie mam problemu. Ale jest taka jedna rzecz, która musi paść przed w ogóle jakimkolwiek rozpatrywaniem tego, w ogóle przed zastanawianiem się. Taka jedna malutka rzecz. Wiecie jaka? Trzeba mieć na to jakiekolwiek dowody. To jest wszystko. Jakiekolwiek przesłanki, że w ogóle coś takiego ma miejsce. No. A po co wam to wszystko przeczytałem i po co w ogóle dupę wam zawracam takimi pierdołami? Właśnie po to, że ja też jestem zasypywany tego typu rzeczami i ktoś pyta mnie, na przykład w mailu, no bo wiadomo, nie, zajmuję się tutaj taką tematyką podobną, no to też dostaję takie wiadomości od różnych ludzi i ktoś mnie pyta: Daniel, a co ty o tym myślisz?
A ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Ja w ogóle nie chcę nic o tym myśleć. To tak samo, jakby mnie ktoś zapytał, co ty myślisz o zderzeniu dwóch czarnych dziur 10 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Wiecie co, moi drodzy, przyjdźcie kiedyś do mnie na kanał, porozmawiamy sobie na żywo o tego typu rzeczach, bo jestem cholernie ciekawy, jakie na te wszystkie opowieści macie dowody. Jak konfrontujecie to wszystko z rzeczywistością? Skąd w ogóle pomysł na to, o czym przeczytałem przed chwilą? Bo ja wiem, że to nie jest głupi żart. Bo wielu z was może sobie myśleć, to jest głupi żart w ogóle, te opowieści, nie? Anunaki i tak dalej. To nie jest głupi żart. Są ludzie, którzy poważnie do tego podchodzą. I dobrze, że poważnie do tego podchodzą. Nie ma problemu. Tylko jak już poważnie podchodzą, no to niech przyjdą kiedyś ci ludzie na przykład do mnie. Proszę was, przyjdźcie z tymi rewelacjami i porozmawiajmy o nich. Co wam szkodzi? Że na pewno jakieś argumenty sensowne stoją za tym wszystkim. A mówili, nie wchodź tam, nie idź tam. Po co tam idziesz? Mówili. Dzięki za uwagę. Cześć.